dlatego by było dobrze. Poza tym my tu wiemy, gdzie są grimoire i tomy. Do wyższych... My. Dużo powiedziane. Ty wiesz. No ja wiem. Ale, ale się kłócisz. Ja tylko biegam i robię za chodzący klocek do bicia. Historia życia każdego kastora. Chociaż osobiście zastanawiam się, czy nie brać tego krasnoluda pod ten wielki młot bojowy. Młoty są bardzo fajne, ponieważ mają unikatową mechanikę obrażeń. I za każdym ciosem odpychają. Tak, to znaczy wszystko co jest sieczne generalnie przechodzi przez wielu wrogów, im wiele obrażeń zadaje, ale maksimum jest chyba 6 wrogów. Więc jeżeli otacza cię 10 szczurów, to tak czy inaczej wszystkie z tych szczurów zadają ci potem, wiesz, obrażenia da. Aha. Swoją drogą, chyba się cofamy. Nie, nie, no to po prostu szła nowa unika tych szczurów. Nie, okej. Okay. Chodzi o to, że młot kolejny zadaje obrażenia tylko dwóm osobom, dwóm modelom w stopniu, ale... Może je odbić do tyłu. Ale całą resztę tak, wszystkich zasięgów. Nawet tutaj. Wiesz, strasznie cię przerywa. Czytaje się na mocy przeciwników. To jest najlepiej, żeby na przykład tak i grube właśnie miał wtedy jak. Ja lubię ten rapier, ponieważ on jest szybki, a w dodatku ma jedną ciekawą cechę, jak się trafuje, tak on jest rozkładowany, to jest ten, przebija pancerz. O, na przykład tego słucham. No tutaj chyba w boku ostatnio chusteczka chyba. One się nie spałują jakoś tak za każdym razem inaczej? Tak, ale warto, skoro jesteśmy tu... No co tutaj nie ma? Będę nosek, co? O, shit! Co, Gatling? Rattling Gunner. W ogóle te tłumaczenia, nie? Co piękne. O, czyżbym słyszał ogra? Nie wiem. Ja tu mam Storm Verminów. O, shit. Surprise, motherfucker. Ups, trzeba się leczyć. Lecz się, synek. Lecz się. Dobra, mamy to. Góry, gdziecie tam, tam? No nie wiem, tutaj sobie dookoła. O, krasnalu. Gdzieś cię posiało. Jakaś kapliczka. O, to dobrze. Jakieś ciekawe rzeczy, tutaj nie ma nic. No właśnie tak patrzę, że jednak bieda. Ale sy. Nie, co, czego mi tu brakuje, to mapa. Kostka! Jest. Widzisz? Nie. Teraz posmarajmy się po brzuszkach. Uwaga! A, widzisz? Uratowałem ci tą inkwizycką dupkę. No. Co stało? To mam jeden stos mniej na moim rachunku. Bardzo. Czego mi tu brakuje, to mapka jakaś taka, kurczę, była. No, wydałabyś. Znać drogę do, nie wiem... Znaczy, na moje mimo wszystko taka mapka by trochę psuła klimat, bo
wszystko widzisz i to tak odbiera ci ten motyw szybkiego reagowania, patrząc na to, co się dzieje. Ja rozumiem, dlaczego, wiesz, karto zmierza, nie? Bo to tak, taka... Nie chodzi o to, żeby było widać wrogów na tej mapce, tylko wiesz, najbliższe 2-3 ulicy, bo ja nie mam pojęcia, wiesz, jak ktoś na przykład, gdzie ale jest... Ale to jest to, dasz, kilka razy przejdziesz, już masz to w pamięci. Ja już to przeszedłem, tą mapę tyle razy, że... No. To się tak wydaje, że faktycznie na początku to by się przydało, ale to już się tak wrywa w pamięć, że panie... Znaczy to w zależności od poziomu mogłoby być, jeżeli na easy by grali, to tam faktycznie mogłaby być jakaś mapka. Ale już na normalu to ta mapka mogłaby być zbędna. A co dopiero na hardzie? No, tu jest Tomik. Czyli mam Tomik. Co się robi z tymi Tomami? Tomy zabierają ci... miejsce lecącego ekwipunku, więc jeżeli je bierzesz, stanowią ryzyko, mechanikę ryzyka. Ale każdy zebrany tom na koniec daje ci możliwość lepszego dropu. Daje kostkę, w której masz bodaj 4 na 6 szans na lepszy drop. Ale to wiesz, nie tych tomów jest, bo na tych 3. Na każdej mapie, znaczy na większości map, są po 3. Więc każdy może wziąć, ale jeszcze są grimoire. Grimoire dają ci pewną szansę. To jest 100%. Z tym, że grimoire kosztuje życie. 25% życia całej drużyny. Po prostu kula życia każdego z nas zostaje coś na 25%. To z kolei oznacza, że jest osobne wyzwanie, ale ja pomyślę, że wynagrodzenie też jest. Assassin. Tak. O, gazociąg. Shit! Ano, strzeliłem w niego, tylko on nie miał problem. To źle brzmi, jak na tobie lądował. Tak. Kapciujesz się. Nie wiem, czy ty teraz mi ubliżasz, czy co. Gdzie poszedł? O, kłamali mnie. Okej, granacik. Żryj bełta. Dobrze, przeszukajmy, co w tym mamy. O, granat jest. Też u góry są tam w innych chatach. Oj, one. O, medical supplies. O, to ja sobie wezmę. Możesz się udać, nie? No. Ojejku! Coś mi pociągnęło chyba. Już go mam. To kapcio! Kapcio. Coś mi pociągnęło, to kapibar! Ej, ale jak tak mówisz kapcio, to mi się kojarzy, jakby to był kolejny z 7, taki 8 krasnolud. Tak, ja jestem. Granada! Motherfuckers! Wywaliło, normalnie nie mogę znaleźć tu. Nie no, gdzieś zeskoczyłem i kurde, jakie zadupy. O, a teraz przedstawiamy mojego krasnoluda podczas naszej sesji. Nichuja nie możesz trafić. No kurwa, uwierz mi, już miał teraz strzelam i nic nie trafia. O, ale tak jak na sesji trafiłem przez ogień. Nigerstrasse. No, Nigerstrasse. Okej. Okay. A, tak, rozumiem, Merkel tak z kasy. A tu jest fajnie.
Tu jest fajnie. Chodź, tu jest zielono. Fuck. Nie ma. Nie ma amunicji. Chyba, że bomba. Gdzie? Nie, nie, już to też nie wróci. Ja mogę postawić jakąś bombę. Ale nie chce mi się kupić. O matko! Gatling Gunner. Gdzie? Na tyłach, tam skąd weszliśmy, spadliśmy dosłownie. O kurwa! Ogr! A ja nie mam... Gdzie on jest? Szczuro! Mamo! A, dobra, widzę. Potrzebuję chwili. Come on, motherfucker! Chodź tu! Ładuję go w dupkę! Utnę mu ten ogon! Ha! Przyjąłem to na tarczy, frajerze! Dobra, mamy go. Jest to ze mną lata. Tak, de facto to mi się wydaje, że podobnie jak w Left 4 Deadzie na niego działa granat z ogniem. Uwaga, dymny, tutaj są dwa gazory. Które spieprzyły. Skurwy, serena. Skurwi boki. Dobra, lecimy! Musimy udzielone się rozprawić. Tom! Dobra, znowu się schowały, ja pierdolę. No jak ja trolę, no. Panowie, tu jest ta lokacja, gdzie jest drugi Tom. Aha, ten wózek. To wam pokażę. Ja cię nie widzę, gdzie ale ty jesteś? Ale możemy się uleczyć. Tutaj są zapasy. O, Kaziasz. No jeszcze się zesrał tam, gdzie chce wskoczyć. No. Alright, then. Okej, okay, to zaraz się uleczę. O, masz! Yep. No, też. No widzisz. Dobrze, ja też chcę się uleczyć. Ja już tam tak mało zbyt. O Jezus! Ja to otworzyłem! Ja coś zepsułem, bo ja to otworzyłem. O nie! To niedobrze. Tego się nie powinno otwierać, bo teraz zużyłeś to i teraz z kolei dostaliśmy więcej kapek. Nawet 20. Przepraszam. Z takim teoretycznie będzie łatwiej. Co za ten skór? Przepraszam, nie wiedziałem, że to na takiej zasadzie działa. Myślałem, że to trzeba otworzyć, żeby to zadziałało dla nie, nas. Nie, to trzeba mieć w ekwipunku do końca misji. Paga, ty jest na tasku z zielonymi mieczami. Gdzie on się podziała? Ja potrzebuję supply'u. Bo nie mam pocisków. A ja też. Ej, atakujemy ten miar z zielonymi mieczami. No toś go zabiłem. Chill out, człeczyno. Asasyn. To jest rat asyn. Idziemy tutaj, będzie drugi ten, drugi tom, za mną, za mną. Potions and tinctures. Potions and tinctures. W roku. I tu będzie ammo. Się nie przejmuj. Hej, wchodzę po dachach. Jest drugi tom. Mamo, znaczy ammo. Szalias git. Coś jest. Gunner gdzieś biega. No.
Za tobą. Nie? O, dzięki. Oni. Dobra. Idziemy na górę, dawaj. Nie ma co marnować czasu na... Nie ma co marnować czasu na pierdoły, nie zabijamy ich. No bo i tak z tego nic nie masz. No. Tu można się uleczyć dodatkowo. Więc naprawcie się. No i jechana. Tutaj zbieramy poduszki. Dla krasnoluda przy ciebie worek z tymi. Z ziemniakami. Tak? Assassin! Ten Assassino to jest taki dziwny trochę. Assassino! No. No dobra, panowie, trzymamy się razem. No, dobra. Jak już do nas biegnę. Szybko pan panowie na cichu, tutaj jest. Nie mogę nas zabić. Ale tak już przyszłość, żeby... O! Smrodek! Okej, to zrzucamy worki koło Sigmara. Koło tak, Magnusa posągu. Jest posąg Magnusa, tam na górze? Tam w środku. To wyjebane na środku. Takie wielki, ten wielki posąg w samym centrum. A, tam, dobra. Po prostu my to zrzucamy tam, a potem, przyjdziemy pod. No, żeby za dużo tych szalonych szczurów nie biegało. Żeby się nie rozdzielać z taką szkoda. O, ta, potem. Okej, to już możemy iść tam, bo mamy wszystkie. Tak. Wrzućmy najpierw na górę i zrobimy później taki wózek, pociąg czy coś. I'm coming for you! To znaczy, to ja rzuciłem ten granat. Rozumiem. Przecież wiesz, każdy niespodziewany wybuch koło twojej twarzy to ja. Aha. Jeden z tych dowcipów. Krasnoludzie, który żar fasolę, tak? Ja on prowadzi tą sesję, Juli. I on prowadzi z tą hamrotką, czy... To znaczy... Którą sesję? Tą, co dzisiaj grałem, no to kapitał. Tak to słuchaj, to był Warhammer. Znaczy nie, to nie Warhammer, tylko Dedek. A, Pudeka. Zabijmy ich jeszcze. O! Za nich nie ma expa. Jesteśmy wszyscy.
tomy 2 i widzicie, tomy się przeradzają na dwie te kostki. Jeszcze jest First Dice, czyli ta dodatkowa. Rakias! Czym jest ten taki panek z boku prawej? Jest! Dostałem toporek dla mojego Krasia. Ja dostałem buławę, coś takiego. A jaraka. Tak. Ja wyłu. Hack as uncanny. Brzmi to tak buławę. Dumnie. No nie było tak źle. No, jest dobrze. Dobra, ja na razie sobie panowie sponsuję, bo niedługo mam sesję. Nie chcę, żeby mi się komp przegrzał. Oj, przesadzasz.